Galeria Twierdza Kłodzko w miniony weekend zamieniła wnętrze centrum handlowego w prawdziwy raj dla przyszłych par młodych. Podczas targów ślubnych narzeczeni mogli zapoznać się z bogatą ofertą restauracji, kapel weselnych, a także propozycjami dekoracji. Targi ślubne organizuję po raz pierwszy i widzę, że to jest bardzo fajna, popularna impreza, czyli trzeba będzie powtórzyć. Wahania tych wszystkich ludzi na temat tego ślubu, czy go brać, czy nie brać, czy papierek niszczy miłość, no myślę, zostały tutaj rozwiane podczas tego eventu, bo okazuje się, że sporo fantastycznych małżeństw dzisiaj występuje, jak ten choćby na scenie, zespół muzyczny. No i myślę, że obaliliśmy jakby tutaj ten mit o tym, że małżeństwo nie jest konieczne. Myślę, że same przygotowania nie muszą być takie trudne, mamy do tego specjalistów, także dzisiaj wszyscy ci, którzy w tych przygotowaniach biorą udział, cukiernicy, restauratorzy, oczywiście piękne suknie ślubne salonu Michelle z Kłodzka, makijażyści, fryzury Roberta Wypycha, no i zainteresowani, bo to jest najważniejsze. Jeśli byli niezdecydowani, dzisiaj podjęli na pewno decyzję, jestem przekonana. Mówi się, że przygotowania weselne trwają nawet kilkanaście miesięcy, co niejednokrotnie zniechęca przyszłych małżonków. Jednak dzięki tego rodzaju eventom o wiele łatwiej zdecydować się na zawarcie związku małżeńskiego. O trendy, jakie panują aktualnie podczas ślubów i wesel, zapytaliśmy profesjonalistów. To się bardzo szybko zmienia, natomiast odchodzi się na pewno od takiej klasycznej fotografii, studyjnej. Bardziej idziemy w kierunku artystycznej, reportażowej, stawiamy na emocje, uczucia, bo to gdzieś tam jest najistotniejsze w całej fotografii ślubnej. Obecne trendy to tak jakby powrót sukienek bardzo romantycznych, wracają koronki, tiule przede wszystkim. Panie, które lubią taką właśnie romantyczną oprawę sukien ślubnych, będą z tego zadowolone, bo dużo jest właśnie modeli, które w ten trend się wpasowują. Są to tak zwane princeski, mocno marszczone suknie, ale nie przesadzone w swoim fasonie. Jeśli chodzi o modę we fryzjerstwie, wszystko jest zgodne, gdy jest dobrze dobrane do osobowości i charakteru każdej panny młodej. Wiadomo, trzeba przyznać dużą uwagę do ubioru, do jej stylu i oczywiście do urody. Cały czas na topie i trendy jest suknia ślubna, czyli biała, długa, ozdobna bardziej lub mniej, welony są lub nie ma ich, ale biała, długa to jest jednak tradycja. Bardzo się z tego cieszę. Prostota. My generalnie też staramy się do tego namawiać młode pary, żeby to była wykwintna elegancja, bez przepychu, bez nadmiernych, przaśnych dekoracji. Elegancja po prostu, na to stawiamy. Kusząca i słodka, uśmiecha się, dostaje to, co chce. Rozpala me zmysły, zabiera mi czas, jak kusić dobrze wie. Zalotna i miła, podoba się, jej godzi wdzięk i szyk. Czy suknia ślubna musi być biała? Otóż nie. O czym mogły się przekonać przyszłe panny młode z myślą, o których przygotowano pokaz mody? Aktualnie najmodniejsze kreacje szyje się w trzech kolorach. Nieśmiertelnym białym, eleganckim ekri, a także dla odważnych cappuccino. Jak mówi Iwona Noga, suknię ślubną można dopasować do sylwetki każdej panny młodej. Z tym nie ma żadnego problemu, ponieważ oferujemy szycie na miarę, także wystarczy, że klientka wybierze sobie swój fason sukni. Suknia wtedy zamawiana jest już pod indywidualne rozmiary klientki i na nią jest właśnie szyta. Dodatkowo fryzury modelek mogły stać się inspiracją. Staraliśmy się pokazać kilka wersji fryzur. Fryzury naturalne, czyli loki, zwiewne, połączone z warkoczami, gdzie teraz, jeśli chodzi o modę we fryzjerstwie, jest to częściowy hit. Również pokazały się też na wybiegu pięknie wyczesane koki, fryzury wieczorowe, gdzie podkreślają elegancję i dodają klasy. Wśród wystawców można było znaleźć hotele, restauracje, domy weselne, cukiernie, a także salony ślubne, salony kosmetyczne i fryzjerskie. Jednym słowem, na targach ślubnych znalazło się wszystko to, co mogłoby zainteresować młodą parę. Bardzo fajna impreza, szczególnie właśnie dla pań, które tym tematem w tej chwili są zainteresowane, ponieważ w jednym miejscu mogą zasięgnąć, uzyskać dużo informacji na temat oprawy i całego antuażu, prawda, związanego ze ślubem, z weselem. To
dobra reklama, zarówno dla Kłodzka, jak i dla wszystkich osób, które zajmują się branżą ślubną tutaj w okolicy. Także uważam, że więcej takich imprez powinno zostać zorganizowanych. Tak, żeby młodzi również wiedzieli, co i gdzie znaleźć. Myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby poznać wiele ofert. Szczególnie to jest chyba dobry moment dedykowany dla osób, które jeszcze nie są zdecydowane na miejsce, na suknię ślubną. Zawsze można zasiągnąć jakiś porad, nie tylko porad fryzjerskich, ale również uzyskać informacje na temat orkiestry, na temat fotografii, więc myślę, że jak najbardziej wskazane są organizacje takich imprez, jak na przykład mody ślubne w Kłodzku. Tym bardziej mamy takie możliwości, więc powinno być takich imprez coraz więcej i serdecznie zapraszam do korzystania. Galeria Twierdza Kłodzko zadbała również o oprawę muzyczną. 16 lutego na scenie wystąpił zespół Masters, autor największego przeboju weselnego pod tytułem Żono Moja. Tym razem muzyk zaprezentował swoje najnowsze piosenki. Ona jest słodka jak miód. Słodka.